Dzień dobry, kochani, z tej strony Scarlett. Witam was bardzo serdecznie w naszej miniserii świątecznej. Przed wami Hades Brinkstone, który tutaj zrobił niegodne rzeczy i teraz mu bardzo wstyd. W sensie, wiecie, że on tam się nie dogadywał, tam się trochę sfochał, tam się trochę spotkał i tak teraz bierze typu i ćwiczy sobie, bo jakoś próbuje rozładować tę negatywną energię, która po prostu się w nim nagromadziła, łącznie z tym smrodem, który pod pachami mu tutaj siedzi. Także, moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby zostawiać łapki, wtedy będę wiedziała, że podobają wam się takie miniserie i chcecie je częściej oglądać. Jeżeli jesteście zainteresowani życiem Hadesa Brinkstona takim prawdziwym, to odsyłam was do serii RWDG, ponieważ w serii RWDG Hades się pojawiał. Tutaj jest takie recykling Hadesa, dlatego że zawsze uważam, że to był bohater, który zasługiwał na to, żeby dostać swoją własną serię, być gdzieś głównym bohaterem. I tutaj powiedzmy, że jest jakaś alternatywna rzeczywistość. No śmierdzisz, śmierdzisz, no śmierdzisz, tak mój drogi, śmierdzisz. Także tak to mniej więcej wygląda, ale udało mi się z nim osiągnąć już kolejny poziom jego kulturystyki, także idź Hades, weź, tak, zrobimy tak. Tu sobie sprzątaj z wigorem, a tu sobie weź kąpiel z bąbelkami. Także no trochę się, że tak powiem, nachrzaniło. I tak, Hades jest nieźle tutaj doładowany, umięśniony, ale to jest właśnie taki sim. On chyba w RWDG właśnie też był taki, bo pamiętam, że Dave był mocno taki wyćwiczony i wiem, że chyba jego dzieci też były, nie wiem, Zeus chyba też był, bo Zeus to był bratem starszym Hadesa, Hades to był taki rodzynek cudowny. A ty dostałaś awans, moja droga, i cóż, jesteś spięta cały czas, potrzebujesz rozrywki. Wiesz co, ja ci powiem tak, ty jesteś mocno skłócona ze swoim kolegą, więc może niekoniecznie chcesz z nim przebywać, więc idź sobie tutaj coś czytać. Nie będziesz z nim siedziała. Oj, co to, to nie? W pracy mamy znowu od 9 do 19, oddana pracowniczka numer 3. I tutaj wymagania do awansu, osiągnij trzeci poziom logiki, umiejętności literackich, opracuj częściowo ważne raporty niezaczęte, więc te częściowo ważne raporty trzeba będzie zrobić. Ale na razie się tutaj ukrywasz, żeby nie spędzać czasu z Hadesem. Ty wprawdzie nie wiesz, co Hades odwalił, ale Hades wie. Hades wie. Wyrzuty sumienia masz, nie Hades? Masz wyrzuty sumienia. Znaczy wyrzuty sumienia, no jemu się cały czas ta Kaja podoba, no ale wyszło jak wyszło. A ty Kaja, cóż, czytaj sobie, czytaj. Czy ty masz jakieś wolne w pracy? Niedługo, nie, masz 4 dni urlopu, bo ja potrzebuję cię do tego, że teraz też i ty powinnaś zrobić coś, czego robić nie powinnaś, na przykład z Naokim. Co tu masz? Zawstydzona? Przepraszam za spóźnienie. Kariera, oddanie pracowniczki. Kaja wraca z przedłużonej zmiany, zmęczona i rozżalona. O matko boska. Ta jej praca to jest jakiś taki terroryzm. Ja nie wiem. Oni tak przedstawili tę pracę w korpo i w ogóle przerysowanie, że aż masakra. Urządź bitwę na Śnieżki. Dobra, Kaja, zrobimy tak. Ty sobie weźmiesz dzień wolnego, żebym ja jutro ze spokojem mogła się tobą jutro zająć. Nie, 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 nie wyjeżdżasz na urlop. Bardzo proszę, weź dzień wolny. Weź dzień wolny i z tego, co kojarzę, to my w środę mamy, tak, w środę mamy Wigilię, więc wypada, żebyś we wtorek była już dostępna. Ty się wykąpałeś, choć tutaj skorzystasz, to jeszcze wytrzesz i idziesz tutaj spać. I my tu mamy spędzić 10 godzin na ćwiczeniach. To jest coś, co możemy, jeśli chodzi o ciebie, uzyskać. Ty masz trzeci poziom sportowiec, zarabiasz 28 simoleonów na godzinę. No, ale jak mówię, oni ze sobą nie rozmawiają, są w stanie takiej wojny. No, Kaja, ja wiem, jesteś zawstydzona, no wyszło jak wyszło. Ale co poradzisz? Książka poczytana. Co tutaj masz? SMS-a dostałeś jakiegoś? Aha, nie, dobra, dzień wolny, Boże, jak ja zapominam o wszystkim. Wykąpiesz się i pójdziesz sobie tutaj coś zjeść, weź resztki. A w tym pokoju to ja bym chciała automatyczne przełączanie, wszystkie świece. Chodź Kaja, pora, żebyś wstała, ale musicie się wyminąć, żebyście się nie widzieli z Hadesem tutaj, więc Hades, idziesz do siebie do pokoju grać, a ty sobie zejdziesz do łazienki. Zdobyte umiejętności grania w gry. Ale to dobrze, no niech będzie. Pośpiewasz sobie pod prysznicem i dzisiaj, jak mówiłam, mam dla ciebie zadanie. Wprawdzie Naoki tutaj jest w związku małżeńskim z Megumi, ale to chyba był sim, z którym ty się bardzo dobrze dogadywałeś. Do Nalotario ja nie chcę, bo do Nalotario mi się źle kojarzy. Chociaż tak na początku myślałam o nim. Ale właśnie ten Naoki wydaje się taki najlepszy.
A przynajmniej tak mi się wydaje. Spróbuj go zaprosić do spędzenia czasu na tej parceli. Może przyjdzie. Skup widok kamery. O, jesteś tutaj! Biegasz sobie! O, to cześć! Witam cię. A ty jesteś gwiazdą do tego, wschodząca gwiazda! Uhuhu, poproś o wspólne spędzenie czasu. No, on mi się wydawał taki w miarę okej. W sensie, oczywiście on taki bardzo simowy jest, ale z wyglądu nie wygląda źle. Jakkolwiek to brzmi. Dobre rysy ma. Brakuje mu tylko skina oczywiście. Pokaż obiekty związane z zimową fiestą, ale zimowa fiesta rozpoczyna się jutro. A dzisiaj jeszcze mamy wolne. Ty idziesz do pracy, mam nadzieję. Za 2 godziny. No to jakoś tak późno. Hej, gdzie ty pobiegłeś? My się z tobą chcemy dogadać tutaj. Poczekaj, zaproponuj szalony plan. No, idźcie ze sobą porozmawiać przecież. Rozmawiaj o gotowaniu. I tutaj bardzo proszę działania, dodaj do grupy. I chodź z nim zabawne jakieś, żartuj o modzie i podejdziecie sobie do ciebie do domu. To jest nasz... Nie, to jest bar. Już myślałam, że to jest nasz dom. To jest nasz dom. Chodź, będziecie sobie tutaj podchodzić razem. Co się stało? Ktoś do nas dzwonił, ale nie wiem, co od nas chciał. Schlebiaj mu. I proszę cię, czy jest tutaj, poproś o pokazanie stroju? To gdzieś przyjaznych było? Tak, przyjaznych. Przyjazne, poproś o pokazanie stroju i bardzo cię proszę o codzienny. A tutaj zapomniałam, że oprócz tego, że mamy ten stolik, to fajnie byłoby postawić... Chwila, tylko gdzie to jest? To jest na pewno w śnieżnej eskapadzie. I ja zaraz to znajdę. Ognisty kociołek z innymi i Oden... Ja nie wiem, co to wszystko jest! Ale lecimy. Naoki. No i Naoki naprawdę fajnie wygląda, jest dobrze ubrany. No jak mówię, skina mu tylko jeszcze walniemy. Ale walniemy mu w kasie, my się tego skina. I tak samo zajmiemy się panią od Hadesa. Hades, zaczynasz pracę za 6 minut, chodź. Podejdź tutaj. A tutaj mamy śmieci, trzeba je posprzątać. Znowu myślisz o pieluchach, on by... nie wiem. Czy ty chcesz kogoś, że tak powiem, zaciążyć brzydko? Czy co? No. I ten strój. A ty, Kaja, co, nie zwracasz na niego uwagi, bo oczywiście wy jesteście pokłóceni, on tam sobie kogoś znalazł, ty sobie znalazłaś i jest wszystko w porządku. Czy znalazłaś? Zagidujesz. No jak mówię, oczywiście minusem jest to, że on ma żonę, no ale w sumie z drugiej strony to tak wam powiem, że... No, flirtuj. Że cóż, zdarza się, nie? W simowym świecie szczególnie. Pochwal wygląd. Narzekaj na mroźną pogodę. On jest flirciarski i ożywiona rozmowa. Co myśleliście, że tylko Hades będzie tutaj coś ogarniał? Nie, nie. To działa w dwie strony. Brzmi cudownie, ale na obecnym etapie zrobienie tego nie będzie dla mnie komfortowe. Aha, bo ty mu zaproponowałeś, żeby się... O Jezu, nie dziwię się. Przecież wy tutaj flirtujecie, a ty mu mówisz, żeby on purchlaki robił? No, no nie. Odważna gadka na podryw, Kaja. Nie pochwal strój, bo naprawdę ma dobry, to możesz chwalić. Poślij pocałunek. I chodź, pierwszy pocałunek. Jak ja kocham Simsy za to, że tu wszystko jest... Na szybko. Jeden dzień już. Zapytaj, czy jest w związku? Z małżeństwem. Czyli już nie można powiedzieć, że o tym nie wiesz. Chodź, pierwszy pocałunek. Ginter Minsch. Kaja, bardzo chcemy, żebyś dołączył do klubu Awangarda. Nie, nie, a ja nie chcę. Zapomniałam w ogóle o egzystencji klubów w tej grze. Może kiedyś w jakiejś serii do tego wrócimy. Wow. Obejmij Sima o imieniu Naoki. Twój romans tutaj jest na konkrecie. Obejmij go. W sumie też poznaliście się na początku. Tylko wiecie, co z nim zrobię, bo mówię, on jest fajnym Simem, ale... ach! Źle. Nie mam kodu na rozszerzoną edycję. Mówiłam, że on nie jest najgorszy. Jest naprawdę całkiem spoko. Tylko trochę mu włosy zmieniłam, żeby miał inny zaczes, bo tamten był jakiś dziwny. Tak trochę się jeszcze zastanawiam, on bardzo młodo wygląda. Zastanawiam się trochę, czemu nie podnieść tych włosów, w sensie nie zrobić tak do góry zaczesanych, albo jakichś takich bardziej przylizanych, o coś w tym stylu. Bo tamten mam wrażenie, że go mocno jakoś tak
odmładzają, a nie chodzi mi o taki efekt, żeby był super odmłodzony, tylko właśnie w tym też dobrze wygląda. O Jezu, a jak w tym wygląda, tak typowo azjatycko. Ale nie, wiesz co, zostaniesz z tymi włosami, to też są całkiem spoko. Zdjęłam mu okulary i właściwie troszkę tylko wyciągnęłam profil, bo miał bardzo wkleśnięty. I to by było na tyle. Nic z nim więcej nie robiłam, to jest naprawdę mega fajny sim. No i dostał oczywiście skina. Czemu chcesz jakiegoś flirciarskiego SMS-a wysyłać? Nie, 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 moja droga, nie, 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 uwodzicielska poza, chodź. I z romantycznych bara, bara. Lecimy po całości. Tak. Niby romans, niby zemsta, niby nie wiem co, to tak po całości. Co my tutaj mamy? Pierwsze barabara, pierwsze figle z kimś nowym, to zawsze coś fajnego, tak? Nie, chodź tutaj jeszcze z romantycznych, ożywiona gadka na podryw. I z romantycznych, pocałuj. No cóż, moi drogi. Spróbuj pocałować, podjem ją, odroczy zalotnie, poproś o masaż, ośmiel się. Postaraj się o dziecko, poproś o zostanie chłopakiem, spójrz głęboko w oczy. Nie, bo ty już tutaj zrobiłaś to, zrobiłaś, to teraz chodź. Powiedz mu, że wiesz co, ale chyba jednak idź stąd. Natychmiast idź sobie. I będziesz miała teraz wyrzuty sumienia, że barabara z ojcem dzieci zrobiłaś, Kaja. Więc idź sobie pobiegać. Czyli masz i te wyrzuty sumienia, i Hades ma wyrzuty sumienia, że z twoją przyjaciółką coś tam odwalił. Fajną relację macie. Co ty od nas chcesz? Cieszę się, że dzięki twojej radzie Penny Pizzas i ja trochę lepiej się teraz znamy. Śmiechom nie było. O Boże! Oni to celowo zrobili, nie? Od której jesteś w pracy, Hades? Do 19:00. Czyli zaraz przyjdziesz. Z awansem przyjdziesz. Hadzinka ma awans w pracy! Kapitan zespołu tanecznego. Nie wiadomo, dlaczego Kaja zechciała patrzeć w gwiazdy z Simem o imieniu Hades, więc ja tutaj będę miła i pozwolę jej patrzeć w gwiazdy z nim. Narzekaj na śnieg, przechwalaj się rodziną, nie, 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 rozmawiaj o mroźnej pogodzie, o gotowaniu, doświadczeniach narciarskich, aktualnej pogodzie. Gdzie to jest? O, jest. Skoro zechciałaś sama z siebie się z nim dogadać i w końcu musicie się dogadać, no to idźcie sobie tam popatrzeć o godzinie 22 w gwiazdy w swoich strojach zimowych. Oczywiście, no nie przyznawajcie się sobie. Dlatego, że ty masz romans z facetem, który ma rodzinę, a ty masz romans z jej koleżanką. Po tym, jak się pokłóciliście. Przez to, co się wydarzyło. No ale cóż, przynajmniej macie pozytywne relacje. I co tutaj masz? Pocałuj kogoś, ćwicz flirciarskie coś tam przed lustrem, na. Opróżnij ognisty kociołek i sprzątnij to wszystko. I powiedz mi tak, ty masz trening niezaczęty, pracę zaczynasz za godzin 7, ale ty do pracy nie idziesz. Więc tylko tutaj posprzątaj. Kaja, też zejdziesz. I cóż, dogadacie się tak, że zaprosicie chyba na tę naszą pseudowigilię. Ludzi, nie? W sensie swoich. Żebyście nie siedzieli tak sami, wykąp się. Pokaż kalendarz i my tutaj dodamy wydarzenie i to będzie... wesele, upiorne przyjęcie, uroczysta kolacja, tak. Uroczysta kolacja, gospodarzem będziecie wy. Waszymi gośćmi będą Naoki Ito oraz Kaori. A żywieniowcem nikt nie będzie. Będzie to u nas w domu i wybierzemy, żeby nasza pseudowigilia rozpoczęła się o godzinie 16:00. Kochani, troszkę sobie tutaj się bawię z tą Kaori. Delikatnie jej zmieniłam głowę, ale trochę chciałabym jej też zmienić ciało, czyli zastosować jej jeden z moich presetów, które mam. Bo wiecie, że ja bardzo lubię moje presety.
Tylko potrzebuję jej tak, żebym właśnie widziała całą jej figurę i myślę, że ten mógłby zostać z nami. Tutaj troszkę byśmy zrobili ci tak, troszkę tak. Ale sam w sobie ten preset wydaje mi się całkiem... Okej, dla ciebie. No i oczywiście tutaj musiałabym z nią troszkę mocniej się pobawić, ale z tego co widzę... Jest dosyć z nią okej. Tutaj jeszcze coś chyba z gotowych styli byśmy jej ubrali, żeby lepiej się prezentowała w tym stroju imprezowym. Skoro do nas przyjdzie. No to dobrze by było, żeby wyglądała troszkę inaczej. I z tego co widzę, muszę jej chyba jeszcze tutaj właśnie wejść i... Coś ci się stało z rzeczami, ale nie ma żadnych dodatków, a coś ci się zbagowało. Czemu jesteś smutny, skrzywdzony, poczucie zranienia przez kogoś w pobliżu? O nie, choć eleganckie przeprosiny. Nie rozumiem, czemu on jest skrzywdzony, ale choć elegancko go przeproś. Żeby tutaj tego nie było. A ty też jesteś w poczuciu skrzywdzenia? Współdzielony smutek. Aha, dobra. Ale lecimy sobie z prezentami. Wręcz prezent z okazji Zimowa Fiesta. I ty dla niego masz książkę Zabawa z jedzeniem, ponieważ wiesz, że on się interesuje fitnessem, ćwiczeniami i ogólnie, więc Zabawa z jedzeniem będzie tutaj odpowiednia dla niego. Bardzo proszę. I ty też jej wręcz prezent. Ty to jesteś bardzo oryginalny i kupiłeś dwie róże czerwone. I te dwie czerwone róże, jedna dla niej, a jedna dla... A jedna dla twojej dziewczyny. I czekamy na gości, bo już jest godzina 12, więc zaraz powinni przyjść. A weźcie sobie coś obejrzyjcie razem w takim razie, oglądaj telewizję razem. No dobrze, ale twoja towarzyszka... Chyba za bardzo nie chce z nami spędzać tych świąt. Sugeruj zauroczenie? O nie, ciesz się towarzystwem. Patrz w chmury z Simką o imieniu Kaja. No nie, nie będziecie patrzeć. Ale... O, no i widzisz, jest twoja partnerka. I wręcz jej prezent, róże. Dziwne, że ty jemu nie możesz. Ciesz się towarzystwem. Odważna gadka na podryw. Wzgardziłaś? O nie. Pocałuj pod jemiołą chociaż? No właśnie. Już tak bez przesady. I teraz ty musisz się tutaj trochę... migdalić, tak jak oni się migdalą między sobą. Pocałuj pod imiołą. Krzywiecie, mamy pary. Co ja mam z tym tak, że wiecie? Przez wszystkie odcinki tak mówię. Poproś o zostanie chłopakiem, a ty ją poproś o zostanie dziewczyną. O, jak ładnie. Czemu niezręczne spotkanie? Przecież ono jest bardzo zręczne. Ale wiecie, czego mi brakuje? Brakuje mi interakcji w romantycznych. Oświadczenie Noki jest w związku małżeńskim. Brakuje mi tutaj tego poproś o rozstanie się. Bo ja bym chciała, żebyś tego poprosiła o to. O, przekonaj do porzucenia współmałżonka. Chodź, przekonaj go, że ty chcesz być razem z nim. A ty? Tak średnio jesteś szczęśliwy, no ale jesteś. Za mało przyjaźnisz się z tą osobą, pocałuj w policzek. O,
Tutaj trzeba kolejny krok zrobić. Kaja przekonała Sima o imieniu Naoki do porzucenia współmałżonka. Pięknie. Chodź, będziecie niegodne czyny robić teraz. Chociaż są goście. Ale cóż, Kai się układa. Schodząca gwiazda i on razem. O, Mikołaj. Ty ją zapytaj o jedzenie. Ten wasz związek jest jakiś taki mało romantyczny. Czy jak ci wręczę to, to chociaż się ucieszysz? Bo chciałam ci dać jakiś prezent, ale nie Hadesem, ale ty jakoś tak nie za bardzo chcesz od Hadesa dostawać prezenty. No to teraz się ucieszyła. Walcz z babcią Rozem o prezenty. Możesz spróbować zdobyć prezenty ładnie o nie prosząc, albo pobić babcią Roz. Ale uważaj, później może ci nie do końca lubić, a czy na pewno chcesz zaleć za skórę babciowi Mrozowi? O nie! Nie, zabawne powitanie. A tutaj mamy szczęśliwy związek. Naoki. Materialista wredny. Hades i Kaja już są po swojej wigilii, choć tutaj eleganckie przeprosiny. Pogadacie ze sobą troszkę, opowiecie sobie co i jak. Mniej więcej, że twoje życie się zmienia, że poznałaś faceta, że on się rozstanie. Ty się do niej śmiej szczerze i głośno. Ty do niego zostań najlepszymi przyjaciółmi. No i słuchaj, Hades, trzeba brać powoli sprawę w swoje ręce, bo tobie się z twoją za bardzo nie układa, bo ty się trochę zakochałeś w Kai, więc chodź, ucałuj jej dłonie i powiedz, że wszystko można cofnąć jeszcze. Że Kaja, wiesz, to my jesteśmy dla siebie stworzeni. Chodź tutaj ją pocałować. Ta świąteczna, romantyczna aura powoduje, że wasz romans z powrotem odżywam. Oczywiście to przez święta. Klimat rodzinny i w ogóle. Oni są sobie bardzo bliscy. Moi drodzy, Kaja i Hades odbyli Barabara, ale Hades stwierdził, że to jest błąd, że przecież Kaja sobie układa życie, że tutaj jakiś facet porzuca swoją rodzinę dla niej i że oni chcą być razem i że tak być nie może. Hades jest bardzo, bardzo zmieszany tym wszystkim i stwierdził, że no niestety Kaja, ale nie możemy być razem. Bo ty masz partnera, z którym jesteś na poważnie. Hades też coś sobie stara życie układać z inną dziewczyną. No ale tak czy siak nie możecie być razem. No bo złożyło się jak złożyło. Kaja już naprawdę daleko zaszła ze swoim związkiem. I tak wbijać się nagle w to jest rzeczą chamską. Dlatego Hades, chociaż wie, że nie posiada zbyt wielu pieniędzy, nie jest jakimś milionerem, bogaczem, postanawia się wyprowadzić. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach i łapkach. Widzimy się następnym razem w świątecznej ucieczce. Jak zakończy się ta historia? Mam nadzieję, że dowiecie się już wkrótce. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!